Jesteśmy w Mamerkach, w miejscowości, a w zasadzie w lesie, o którym ostatnio usłyszał cały świat. A to za sprawą tu, dokładnie pod nami odnalezionej niedawno pustki, przestrzeni pod tymi tonami betonu. Wszyscy się zastanawiają, co się tam może znajdować. Historycy wskazują, że być może znajdują się tam fragmenty bursztynowej komnaty. Być może jakieś dzieła sztuki, być może jakieś mapy, jakieś plany. O tym się przekonamy za kilka tygodni, kiedy pierwsze odwierty w tym miejscu ruszą. Póki co z Bartkiem, który jest opiekunem tego obiektu, przejdziemy, porozmawiamy, poszukamy śladów historii. Pamiętać o tym, że Niemcy nie mieszkali w tych bunkrach. Tu wszędzie, gdzie znajdują się te drzewka, tu wszędzie były fundamenty, które czasami można zobaczyć, cegły. Tu były wygodne wille, drewniane baraki, gdzie toczyła się praca i życie Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych Wehrmachtu. W razie ogłoszenia alarmu przeciwlotniczego każdy generał i jego jakby świta, jego sztab mogli po prostu się ukryć w tych schronach. W tej części to była główny logistyk Wehrmachtu. Czyli ta część jakby tutaj stacjonowali ludzie, którzy zajmowali się planowaniem całego procesu zaopatrzenia dla wszystkich wojsk lądowych na całym świecie. Czyli od Rosja, front zachodni, Afryka. A ten konkretny bunkier to z kolei wywiad, czyli generał Lisz, który był szefem komórki Wehrmachtu, która zajmowała się szpiegostwem na terenie krajów anglosaskich. W 1943 był bunkier, który miał 3 metry ściany, potem przez kolejny proces dobudowano następne 4 metry betonu, stąd powstało takie wielkie obiekt. W środku bunkier jest mały, to jest 5 pomieszczeń, korytarzy, ale nie o to chodzi, żeby on był duży w środku, tylko te małe pomieszczenia w sytuacji nalotu dają nam 100% pewność tego, że nic nam się nie stanie. Ten bunkier, przed którym przed chwilą byliśmy, wyglądał tak, czyli był o 3-4 metry mniej betonu i wtedy angielskie bomby już mogły niszczyć takie obiekty. Niemcy właśnie postanowili dobudować betonowych płaszcz tak charakterystyczny dla Mamerek i dla ruin Wilczego Szańca. I tak powstały te bunkry giganty i korytarz, w którym przed chwilą przeszliśmy. W Mamerekach mamy 32 bunkry, mniejsze lub większe. I tak mniej więcej wyglądało z kolei wyposażenie tych bunkrów pustych, po których chodziliśmy. Czyli takie dosyć, bym powiedział, spartańskie. Prycze schowane, takie składane do ścian, zapas leków, amunicji, piecyk centralnego ogrzewania, jakaś broń, mały przenośny agregat prądotwórczy, drewniane stoliki składane. To wszystko, żeby można było dysponować tą powierzchnią, która w razie ataku lotniczego byłaby bezcenna dla osób, które się chciały do takiego pomieszczenia schronić. Mundury wojsk polskich walczących razem z aliantami i na końcu mundury kościuszkowców. I potem Wehrmacht i Armia Czerwona. Przechodzimy do głównych bohaterów, czyli generałów Wehrmachtu, którzy właśnie tutaj przebywali. Te dwa mundury są charakterystyczne. Czerwony lampas przy spodniach to jest znak, że jest to generał, oficer właśnie z Mamerek. Jest to sztab generalny armii niemieckiej. Dla generałów te czerwone kołnierzyki, też świadczące o hierarchii. Pozwoliliśmy sobie zrobić taką replikę dwumetrową bursztynowej komnaty, kawałka ściany, która pokazuje, jak to wyglądał część bursztynowej komnaty. Wiadomo, że bursztynowa komnata, gdybyśmy chcieli ją odtworzyć, to musiałaby zająć cały ten bunkier. Przejdziemy pod ziemią do bliźniaczego bunkra łączności, który właśnie ten tunel dał możliwość ewakuacji w razie bombardowania tego bunkra, możemy się przenieść do następnego bunkra i również ciepłe powietrze, które ogrzewało jeden z bunkrów, dochodziło do drugiego. Tutaj rozszerza, tutaj mamy na ścianach ślady po kablach, to wszystko są otwory, które rozprowadzały łączność po całej kwaterze. Na tamte czasy była to najnowocześniejsza centrala telefoniczna, można powiedzieć, na świecie. Przykłady oryginalne tych filtrów wentylacyjnych, czyli kręcąc korbą, tutaj już nie mamy zachowanego tego filtra, powietrze skażone ewentualnie gazem jest oczyszczane i tu wychodzi
czyste powietrze, czyli przebywając w takim bunkrze mamy bezpieczeństwo, również mamy gwarancję tego, że nie zostaniemy zatruci gazami bojowymi, które były używane w I wojnie światowej. Tutaj z kolei mamy tylko paliska z terenu właśnie bunkrów. Najbardziej charakterystyczne to są te talerze po generałach, czyli po ich restauracjach, po ich kantynie. Sosy, jakieś takie talerze wykwintne na sosy. Takie rzeczy charakterystyczne jest to, że mają swastykę. Niemiecki MG34, rosyjski, radziecki Dekteriew. I broń już taka bardziej strzelecka, czyli rosyjska Pepesza, Mosin, Mauser i brytyjski Sten. I jako muzeum po prostu pozwalamy naszym turystom ich dotykać, nie trzymamy tego za szybą, można sobie przeładować taką broń, zobaczyć jak ta historia militarna wygląda. Rakiety V2, które miały być ciągle ulepszane, generałowie w ostatnim etapie wojny liczyli na to, że właśnie takie nowinki techniczne jak na tamte czasy doprowadzą do tego, że po prostu zła pasca armii niemieckiej zostanie przełamana i te właśnie nowinki techniczne powalą na kolana wrogą armię. Zrobiliśmy taką replikę pomieszczeń w prawdziwym ubocie. No teraz jesteśmy w ubocie z legendy, ale pomieszczenia są jak najbardziej odtworzone na podstawie historycznych zdjęć niemieckich łodzi podwodnych z zachowaniem dokładnie elementów, które dają nam pogląd, jak wygląda łódź podwodna, o której się tyle mówi w legendzie właśnie w Wezwaniu Skadania Mazowieckim. Zapraszamy wszystkich, którzy są ciekawi, co się tutaj wydarzyło. Jak widzimy, Bartek z niesamowitą pasją opowiada o historii związanej z mamerkami. Zapraszamy do mamerek. A więc zapraszamy.